Cześć, witam w nowym vlogu. Dawno mnie tu nie było, co? Chyba ze 2 tygodnie już nawet nie nagrywałam wam, powiem szczerze. Zrobiłam sobie taką małą przerwę, bo po prostu nie ma nawet co nagrywać, jak siedzimy w domu, nie? I musiałam zrobić sobie po prostu taką przerwę od wszystkiego, od ludzi i od świata. No, jest dzisiaj niedziela. Jak widzicie, trochę się umalowałam. Też pierwszy raz od wielu, wielu dni. I mam w planach pojechać do Tesco. Tylko czekam, aż Gabriel skończy swoją kawę i się ubierze. Bo co chciałam kupić? Mleka nie mamy dla Santiago, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, może tam do domu jakieś zakupy. Chociaż wczoraj zrobiliśmy małe zakupy tutaj. Jest taki sklep Eurogent. Takie z tanimi rzeczami. Potrzebuję, wiecie co? Do szaf. Te na wieszaczkach takie... zawsze zapominam, jak to się nazywa. Ściągacze wody po prostu, wilgoci. O, tyle, bo są pełne. Jest, powiem wam szczerze, w tym mieszkaniu jest duża wilgotność. Jest inny po prostu budynek, bo wszystko jest jakby z cegły. I podłogi tam, na przykład w tamtym domu było bardzo dużo drewna. Bo podłogi były drewniane, wiecie, nie mieliśmy jakby dywanów wszędzie. Znaczy, mieliśmy takie mniejsze dywany, ale nawet ściany były, wiecie, drewniane, z takich płyt zrobione. To mimo wszystko jakoś inaczej oddycha, nie? Tam nie mieliśmy problemu z wilgocią. Zawsze, trochę nam się robiła czasami w sypialniach ten... Na oknach, wiecie, ta para, ale to... Tylko wiecie, trochę było. Ale normalnie, wiecie, otworzyliście okno i wszystko było ok. A tutaj... tutaj to jest kiepsko. Zaraz przyniosę, może wiecie co, mamy taki elektryczny... ściągacz tej wilgoci. Także może tu postawię, przyniosę do sypialni, bo tam w salonie to działa, nie? Teraz wyłączyłam dopiero. Bo okna tu są praktycznie całe zaparowane. No ale tu jest po prostu, no wszystko jest jakby z cegły. Tutaj gwoździa w ścianę nie wbijecie. No i mimo wszystko ta cegła to nie jest, nie oddycha tak jak, wiecie, trzeba. A wywieczniki wszystkie mamy, wszystko jest tu pootwierane, takie wiecie, te, no, ale mimo wszystko. Ogrzewanie też nie jest centralne, także no, ale dlatego ja to wszystko jakby ściągam. Tylko patrzę, żeby pleśń nie wychodziła. No, taki pogadanka na niedzielę. No, mówiłam, że dzisiaj jest niedziela, tego vloga to wam złożę. Nie wiem, kiedy, może jutro albo w środę już najpóźniej, bo... nie wiem, czy przez Santiago, wiecie, dam rady. Wczoraj, co u nas słychać, wiecie, wszystko tak samo, w Irlandii tak samo. Dzisiaj był nawet przymrozek, bo wszystko było zamrożone, zamarznięte. I nawet na samochodzie, wiecie, wszystko zamarznięte. Trawa była taka zaszroniona, także no, było chłodno. I... ale świeci słońce, to dzięki Bogu. Bo tak to, wiecie, jak to u nas ta pogoda. No i co my więcej będziemy dzisiaj robić? Nic nie będziemy chyba więcej robić. Na pewno, no, Gabriel idzie do pracy na popołudnie. My z Santim sobie będziemy się bawić. Pójdziemy na spacer, on później pójdzie spać. Zaczęłam wczoraj książkę czytać. Pablo Escobar. A wiecie dlaczego? Bo kiedyś kupiłam dla Gabriela tą książkę i miałam przeczytać i wczoraj coś się kłóciliśmy, jakiegoś słowa nie wiedział po angielsku. Ja mówię, weź słownik i sobie przeczytaj, jak to się nazywa i jak to jest, wiesz, tłumaczenie i już pamiętam na drugi raz. I on później mówi, o to ja przeczytam tą książkę sobie. Już trzeci raz chyba do niej podchodzi, ale ani razu jej nie przeczytał. I ona tak leżała i ja myślę, a poczytam sobie. No i przeczytałam 125 stron wczoraj, także spoko. U nas w Irlandii jeszcze wszystko jest jakby pozamykane, znaczy nie wszystko, ale można jakby robić zakupy, wiecie, za zamkniętymi drzwiami, można zamówić coś i oni nam odebrać po prostu to na przykład z tych ubrań, na przykład tutaj w tych sklepach, tych mniejszych. Wiem, że w Tesco na przykład te wszystkie jakby niepotrzebne rzeczy, takie nie essential, to są pozakrywane. Jedynie jak byliśmy, to były, wiecie co, bielizna była otwarta i piżamy chyba, na przykład z tych... No bo butów przecież nam nie potrzeba, na przykład do dzieci, nie? Kupić. Śmieszne to jest w ogóle, ale no ładnie. Są rozmowy, że od grudnia otworzy się to wszystko u nas, także no, trzymam kciuki, mam nadzieję, bo na święta trzeba by było zakupy zrobić. Chociaż ja, powiem wam, że już mam skupione dla dzieci prezenty. Dla Santiago czekam, dla dzieci to naszych jakby znajomych. Dla Santiago czekam, z Amazonu zamówiłam kilka rzeczy, to przyjdą... to nagram filmik wam z tym wszystkim, jakby co mam dla dzieci kupione. Dla nas, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Dla nas, znaczy dla Gabiego, muszę coś małego kupię, bo on w sumie już sobie kupił kurtkę, buty kupił. Mieliśmy jakby, ja mówiłam, że mu kupię na święta kurtkę albo buty, no ale on już znalazł. No.
Idę pozmywać naczynia, bo jest cały zlew. I odezwę się później, jakoś nie wiem. Zakupa i mamy dzisiejszy obiad McDonald's. Mam wrapa z sweet chili, I think, czy jakoś tak. A Gabriel nie wiem, co on je. Okej. No. A, siedzimy jeszcze na parkingu. Dobra, chłopaki poszli na szybki spacer. Ładne słońce świeci, a ja wam szybko pokażę te zakupy. Taki ekspresowy haul. Tu Gabi dał jakieś, wiecie co, nie widać. O. Ronald McDonald House Santa Hat. Czapka, to takie czarity było, wiecie? Oj, da Santiago. 2 euro chyba tam było. Trzeba dać tą czapkę. Byłam w tym sklepie. Eurojan. Widziałam taki klej. On jest niekapiący niby. I chyba ja ten wcześniej miałam taki Universal, czy... Tak, to ten był bardzo dobry, bo inne są takie, wiecie, wodniste i wszystko spada. To w Tesco wzięłam baterie Duracell takie do... Wiecie co? Do wagi łazienkowej, do wagi kuchennej, bo ostatnio mi się... Z takich tanich one się kończą szybko, wiecie. Tu zwykłe paluszki. I jeszcze jeden wzięłam. To w Tesco. Takie o. A, bo przy dzieciach to wiecie, jak to przy dzieciach zabawy pełno. I tak, to są te do szaf, do wieszania. To kupiłam w Dillzie akurat, bo w tym drugim nie było, nie mogła znaleźć. To są. Słuchajcie, a może to jest jedna, nie wiem właśnie. Mi się dawało, że są po dwie, ale teraz zobaczymy. No, to tylko jedna jest. To kosztowało euro 50 jedna. Widzicie? No to trudno. Ale zobaczcie, to jest inne. Bo tamtym ten... Czekajcie. Te drugie to jakby taka sól tam była, a to taki piasek jakby, nie wiem. No nie wiem. To nic. No nie było, nie znalazłam, tylko wiecie jakie były? O, takie. To też wzięłam. Tylko, że to są takie właśnie duże. I to kosztowało, o widzicie, 2 euro. Także w tym jakby taniej trochę jest, wiecie? I wcześniej pamiętacie, już kupowałam te do wieszania, no ale nie było, no to trudno. I co jeszcze wzięłam? To jest taka, no, rozgrzewająca, jak powiedzieć, plaster? Last up to 8 hours. O, na ból pleców. Boli mnie pod łopatką, ale to zaraz wam powiem. I żelki. Dawno żelków, tak? Żelków nie jadą. To niby Juicy Woosie. Juicy Woosie. Nie wiem. O. Please don't bite my head off. To tyle z takich pierdół. Wzięliśmy mleko takie dla Santiago. Ten, wiecie co, może pić to barista. Te zwykłe, bo to niby takie do kawy. Te zwykłe niestety, ale ma dodatek... Gelangum chyba, czy jakoś tak to się nazywało. I po prostu biegunkę mam pewnie. No tak, i Tesco. Croissanty 2,50 euro to kosztuje. O, patrzę, dwie czarki Gabi wziął. Wziąłem taki jogurcik, nie wiem co to jest. Na spróbowanie. Zupka chińska. Macie, o, za 3 euro. Ile tych winogron tu jest? 500 gram. 500? 800, sorry. 800. O ludzie.
to mi się zaraz do zamrażarki wrzucę. To Gabry wziął, pojechał głodny. Także widzicie. Kinderków nabrał. Czemu to takie mokre? To też Gabry wziął, zobaczcie. To lody wzięłam takie. To ja wzięłam. To mi ostatnio tak smakuje. Strawberry trifle, taki deserek. To też Gabi wziął. Dżem jeden truskawkowy. Co to jeszcze? A, to też się wzięłam na przygryzienie. Paluszki takie chlebowe. Jeden taki zwykły. To nie szampon, to do kąpieli dla Santiago, wiecie? Żeby bąbelki były. Czasami mu wlewam. Nie zawsze, bo czasami chce się wody napić. Muszę, wiecie, pilnować go dobrze. Też Gabry wziął. Tu mandarynki. Czemu do zamrażarki to wszystko mi się już rozpuszcza? To jutro zrobimy. Myślę, chyba że dzisiaj, nie wiem. To ja byrek z tego robię, o. Paluszki zwykłe. Następny wicho. Te jogurty takie wzięłam. To są z Gleniska Berry, jak to się nazywa. No, jagodowo jakieś tam. To jest takie smoothie. Strawberry Sensation. Ale tam wszystko jest. Jedne spaghetti, taki duży makaron. 90 centów mam gotuje kilogram. Gotuje, kosztuje. I komfort. Płyn do płukania, bo mi się skończył. 4,50 zł ten płyn kosztował. Nie było żadnej promocji, ale ja już nie mam. Jedna taka wielka, długaśna bagietka. Ona euro kosztuje, widzicie, w Tesco. Lactimelki, to też Gabry wziął. One już wypadły, patrzę, tu dwa. Takie pałeczki serowe. Santi trochę je tego teraz. Patrzę, że kukurydza. To też Gabry wziął, marchewka, pomidory, takie duże. Oj. O. 900 gramów, co tam jeszcze jest? Ser żółty, tu są ziemniaczki, tu jest mango jabłkowy, taki sok, dwa jogurty greckie, ogóreczek, jabłka takie zielone i taką kaszkę, to jest taka owsianka. Do Santiago wziąłem, o. Taką, bo tutaj do niej można dodać mleko, jakie chcecie, wiecie. Bo zazwyczaj różne są to po prostu z dodatkiem mleka już, nie? I tyle. O, i to po zakupie. Dobra, usiadłam na chwilę. Schowałam tylko te lody do zamrażarki, żeby to mi nie leciało. Zaraz resztę schowam, ale... O, teraz patrzę, że jeszcze pralka pełna. Przecież wyprała. Ustawiam, zaraz. Może ile rzeczy do zrobienia, co? Co chciałam powiedzieć? A, boli mnie w łopatce, tak pod łopatką, jakby ktoś mi nóż tam wbijał. I to jest trzeci dzień. Nie wiem, co mi się stało. Myślałam, że może mnie przewiało, ale ja w piątek myłam podłogę na balkonie, a to już mi w piątek bolało, wiecie, od nocy jakby. Z czwartku na piątek, także nie wiem, co się stało. Bo jak leżę w łóżku, to też czuję po prostu. I jak tak głęboko oddycham, to też mnie boli, jak wiecie, ta klatka piersiowa jakby się napełnia. Ale wydaje mi się, że to jakby takie mięsień, wiecie, zapalenie jakieś mięśnia, nie wiem. Dziwne, z prawej strony właśnie i to tak, no dosyć mocno mnie boli i do tego stopnia, że muszę jakby wziąć przeciwbólowy, bo już mnie po prostu to wykańcza. Także zobaczę, może nie wiem, czy do lekarza pójść z takim, wydaje mi się, że to takie, wiecie, nic. Mam nadzieję, że przejdzie. No trzeci dzień już mnie boli. I to dzisiaj boli mnie, to kucza mnie to jakby bardziej. Nie wiem, może po prostu jestem zmęczona już tym bólem. Także tyle. No. Dobra, wezmę się do roboty z składaniem tego wszystkiego. Chowaniem. Zapytałam się wujka Google, co to może być. To jakby było myślane, że to takie przeciążenie. Może być, to może być od kręgosłupa. Wiecie co? Ja ostatnio, jak to przez te dni takie, wiecie, zrobiłam sobie wolne, to też dużo robiłam tego haftu krzyżykowego, wiecie, to prawą ręką. I tak mi się dało, że to od tego może być, wiecie? I później już wczoraj nic nie robiłam, przedwczoraj też nic nie robiłam, wiecie, tak jak mi zaczął boleć, to mi się dam odpocząć jakby. A może, ale no, by mi się wydawało, że to powinno już jakby troszkę ulżyć.
No ale nie wiem, zobaczymy jutro. I w ogóle jaka historia się stała ostatnio. Siedzę tutaj na sofie przy Santiago i Santi tutaj się po prostu kręcił jakoś i słuchajcie, on mi zaczął spadać z sofy, tak leciał chyba w ogóle do tyłu, wiecie, głową. I no tak się straszyłam i ja go złapałam, znaczy złapałam. Rzuciłam się, żeby go złapać. Normalnie siedziałam tak oparta tutaj na sofie. I wiecie, ręce jakby wyciągnęłam, żeby go złapać. No, bardzo, no dosłownie przy mnie siedział. I słuchajcie, co się stało? Wyskoczyło mi ramię z barku, ze stawu. Może nie wiem, nie wiem jak to możliwe. W ogóle chyba jakby za szybki sygnał poszedł z mózgu i mi normalnie wydarło, moje mięśnie wydarło ten ze stawu mi rękę. No, ramię. Ale w szoku byłam, bo dosłownie, bo to było bolesne, nie? Bo zatrzymało się wszystko. Nic nie pamiętam, co się stało dalej. Santiago nie spadł z tego, nie wiem, czy ja go jedną ręką, to drugą złapałam lewą, czy nogami, czy on sam się łapał, powiem wam, że nawet nie pamiętam, bo wszystko mi w takim szoku byłam. Jak to się tak przy wypadkach dzieje, nie? Dosłownie, no szok. I te ramię mi wyskoczyło i zaskoczyło z powrotem, nie? Nie wiem, 2 sekundy to trwało. Ale, Boże, jak dziwnie. Normalnie zatrzymał się coś, ale nie wiem, jak on nie spadł, nie, ale nie wiem, co się działo. Tak od niczego. No i później mnie ta ręka bolała trochę, wiecie, bo się naciągnęły mi mięśnie. Tu się naciągnęło, ale to już było tydzień temu? Na pewno, jakoś tak. No, poczekajcie, bo to w niedzielę była nasza rocznica ślubu, 3. Tydzień temu? Chyba? Tydzień, no. No, to było w sobotę, to słuchajcie, no. Tydzień temu. Może to od tego, ale... To za długo dni, za dużo dni jakby, nie? No, ale w szoku, bo chyba nigdy coś mi się takiego nie przydarzyło, nie wiem, o co chodzi. Wydarło mi ramię. No. Także tak, biorę się za robotę, zanim oni wrócą. Kilka godzin później. Wiecie co? Już jest po 17. Santiago dopiero zasnął. No o 17 jakoś. Na drzemkę. Próbowałam go już położyć od 1:30 chyba. 2 godziny. Leżeliśmy w łóżku. On tak, wiecie, się kręcił. No nie chciał spać, no. Później poszło, to mówię, to idziemy na spacer. Poszliśmy do spacer, zeszliśmy do taty, do pracy. I byliśmy, a tu się bawiliśmy rowerem, piłką, wiecie, na podwórku u nas tutaj. I później o 4:00 ja wróciłam do domu, jakoś tak. I słuchajcie, dalej nie chcę, ale już widać, że jest taki wykończony, ale nie dam rady, po prostu nie chciał. Ja go do łóżka, on z łóżka i idzie się bawić. No dzisiaj to już, ale płakał i dawał, no mi popalić po prostu. No i w końcu aż padł. Przytulił misia w łóżku. I zasnął przy zapalonym świetle ze wszystkim. Już skasiłam mu światło, mówię, musiała go obudzić o 18 i później będziemy do 10 latać. No. On będzie latał. Trochę jak przeczytałam te książki, jak próbowałam go wcześniej położyć. Czy polecam? Nie wiem. Ale taka, wiecie, miałam w domu, akurat to czytam. Troszkę skomplikowana, bo tam dużo tych imion i takie, wiecie, zamieszania, ale ile ludzi zabitych. Już teraz w tym rozdziale, co czytam, to masakra. Ale kiedyś oglądałam film z Gabrielem, pamiętam. Ale nie cały, tylko może, nie wiem, on oglądał, może ja weszłam, wiecie, jakoś w środku, bo, ale niektóre rzeczy pamiętam, wiecie, z filmu. Super znane. A co ja oglądam teraz, wiecie co, oglądam serial Gilmore Girls, jakaś mucha lata. Gilmore Girls, kiedyś oglądałam już, chyba jest 7 sezonów aż. Coś mi tutaj ucieka, ten, zasłonię to, o, zdjęcia. I no, jestem w 4. sezonie teraz, o, akurat się zaczął 4. sezon, patrzę, że to pierwszy odcinek, także trochę obejrzę i przyniosłam sobie, wiecie co, to jest Strawberry Trifle, chyba tak się mówi, to ostatnio mi posmakowała, to taka galaretka truskawkowa, kustard, nie wiem jak ten kustard, ten krem taki i co? Taka śmietanka, pianka. No, to już to sobie zjem i poczekam, aż on trochę się
trochę odpocznie, no i będę go budzić. Bo próbowałam kiedyś go, to w sumie teraz o 5, żeby na całą noc, to wtedy on będzie tak pośpi do 9 gdzieś i wstanie. No to wtedy wiecie, do 12, także tyle. Taki nasz dzień już się kończy i tyle. Także kończę, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego, mam nadzieję, że niedługo. Pa!